Zadanie 12. W kartezjańskim układzie współrzędnych x, y narysowano wykres funkcji y równa się f od x, tak jak tutaj na rysunku. I pytanie trzecie, ostatnie do tego zadania, brzmi następująco. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Funkcja f jest malejąca w zbiorze. No tutaj musimy pamiętać o tym, że fakt, że funkcja jest malejąca, mówi nam o monotoniczności funkcji. Może być tak, że funkcja będzie malejąca w całej swojej dziedzinie, że będzie rosnąca w całej swojej dziedzinie, że będzie stała w całej swojej dziedzinie, albo może być monotoniczna przedziałami. I ta funkcja, którą tutaj mamy, jest właśnie monotoniczna przedziałami. My jesteśmy proszeni o to, żeby powiedzieć, kiedy funkcja jest malejąca. Przy czym musimy rozumieć, kiedy funkcja będzie funkcją malejącą. No i tutaj po pierwsze możemy fakt, że funkcja jest malejąca, zdefiniować w następujący sposób. Otóż funkcja będzie funkcją malejącą zawsze wtedy, kiedy wraz ze wzrostem wartości argumentów, wartości tej funkcji będą maleć. Można to ująć również w taki sposób, że dana funkcja będzie funkcją malejącą, jeżeli dla dwóch dowolnych argumentów x1 oraz x2, takich, że x1 jest mniejszy od x2, zachodzi warunek taki, że f od x1 będzie większy niż f od x2. Jeżeli mamy wykres funkcji, to taką monotoniczność z wykresu spokojnie możemy sobie odczytać i popatrzmy, że ta funkcja jest malejąca tylko i wyłącznie tutaj w tym fragmencie. Ja tutaj zamalowałam fakt, że mamy tutaj zamalowane kółko. Ja tutaj zaznaczę sobie linie pomocnicze, na podstawie których będzie nam na pewno łatwiej wyznaczyć ten zbiór, o który jesteśmy pytani. I to jest ten zbiór, który znajduje się tutaj, czyli w tym przypadku prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D.